Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam mój ogród w pejzażu zimowym. Zapraszam na film. Mamy piękny wschód słońca w pejzażu zimowym. Tak mają się trawy miejskie memory oklepnięty giganteus, tak samo to jest ten ptaszek cięcia. Dzisiaj mamy 25 listopada. Jest to taki u nas w sumie drugi śnieg. Wczoraj padało po prostu na wieczór. Tutaj mamy trawę klejną fontannę związaną, także się trzyma pomimo bardzo silnych wiatrów, które były dwa dni temu. A tutaj mamy różę jasmina, która jeszcze tutaj widać pięknie. Widać, że jeszcze są kwiaty. Tak się pokładło proso rózgowate. Zresztą wszystkie trawy pod wpływem śniegu się strasznie uginają, ale później po jednym dniu naprawdę podnoszą się super i wyglądają świetnie.
tutaj Goliat. Silny Goliat pod wpływem śniegu Polek. To tylko pozory, ponieważ powstanie. A tutaj flamingo pod wpływem naprawdę silnych wiatrów się trzymają, te trawy nie rozwiązały się. Widać, jak one są przechylone na jedną stronę, bo tutaj mamy północny wiatr, strasznie wiał, także się przechyliły jakby w stronę południa. Tak się ma Strong Annabelle Hortensia. Tutaj Zebridus przy tarasie, również związany. I tutaj Hortensia Mont Blanc. No i mój ukochany rododendron, mówię ukochany, ponieważ w tym miejscu już był inny w sumie, który przesadziłam z innego miejsca i mi nie przetrwał, a ten widać, że super się ma i żyje. Pokażę Wam jeszcze moje iglaki. Mam nadzieję, że kiedyś doczekam się, aż będą one duże. Tutaj jest szczała Amora. Mam ich więcej, ale tutaj nie będę już szła. Tu ma po prostu taki zielony żywot w przyszłości. Sosna wejmutka. Bardzo mi się podobały te sosny. Tutaj już po silnych wiatrach mąż reperował płot. Tutaj mamy przykład. Jest niezreperowany jeszcze. Naprawdę przy takich silnych wiatrach to się zrywa. Tak się ma lawenda. Widać jeszcze kwiatki.
dziękuję za uwagę. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.